Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Tam jest cały opis współpracy ze mną, zakres przedmiotów, z których mogę udzielić pomocy. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie ze statystyki opisowej, dokładnie z korelacji z wykorzystaniem współczynnika rank Spearmana. Generalnie chodzi o to, że mamy dwie cechy: eksport i import. Przykładowe dwie zmienne, między którymi może występować jakakolwiek zależność korelacyjna. Zgodnie powiedzmy z teorią ekonomiczną albo z naszą wiedzą ogólną, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. I teraz, jeżeli mamy konkretnie podane wyniki, na przykład 11 okresów czasu, jaki był eksport, a jaki dla nich odpowiednio był import, to w tym momencie możemy zbadać, czy taka zależność między eksportem a importem występuje. Wstępnie tutaj możemy zauważyć, że kolejne wartości eksportu rosną, no i wartości importu rosną. Tylko pytanie, czy zależność między tymi dwoma cechami można nazwać za istotną, silną, znaczącą i czy w ogóle ta korelacja, zależność jest dodatnia, którą tutaj wstępnie ja Wam też sugeruję. Możemy do tego wykorzystać tak zwany współczynnik korelacji rank Spearmana. Jest inaczej nazywany współczynnikiem kolejności, korelacji kolejnościowej czy współczynnikiem zgodności uporządkowania. Oczywiście z teorii możemy sobie to przypomnieć, że jest on stosowany dla szeregów szczegółowych, czyli po prostu krótko mówiąc dla wypunktowania kolejnych wartości w postaci dwóch kolumn lub dla cech mierzalnych lub quasi mierzalnych, czyli jakościowych, które dają się jednak w jakiś sposób uporządkować. Cechy mierzalne, no to są właśnie takie, które mają określoną jednostkę i można w jakiś sposób je zmierzyć, czy w metrach, kilometrach, centymetrach, w kilogramach, w różnych miarach, które można w jakiś sposób wykorzystać. I teraz właśnie sposób liczenia współczynnikiem korelacji rank Spearmana jest zasada po kolei taka, że na początek najlepiej jeden szereg ułożyć rosnąco, a drugi uporządkować względem niego, no może inaczej, zostawmy spokojnie tak jak jest. Chodzi o to, że po prostu musimy, zobaczmy, dobra, to jest wzór. Dobra, generalnie chodzi o to, że współczynnik rank Spearmana muszę policzyć różnicę DI, czyli między dwoma rangami dla dwóch szeregów, podnieść do kwadratu, sumować te różnice, przemnożyć razy 6, podzielić przez n jako liczba obserwacji, ile mamy takich par, między którymi może występować jakaś korelacja, n kwadrat minus 1, generalnie podstawić do wzoru. Ale najlepiej pokazać to konkretnie na naszej tabeli obliczeniowej. Jeżeli wypiszemy sobie wszystkie x, jakie mamy y, to wtedy dla x-ów nadajemy kolejne rangi. To znaczy, jeżeli liczby, tak jak tu zobaczcie, są uporządkowane akurat rosnąco, to wpisujemy rangę, czyli tak zwaną ocenę naszym wartością od 1 aż do 11. Jeżeli wartości, tak jak tu widzicie, są po ułamku, czyli na pewno się nie powtarzają, na pewno nie są sobie równe, to najniższej nadaje 1, potem wyższej 2, 3. Ważne, żeby zachować tą kolejność wartości rosnących. Jeżeli mamy teraz kolumnę Y, czyli wartości drugiej zmiennej, to im też nadaje liczby od 1 aż do 11, bo tyle mamy obserwacji, ale w ten sposób, że dla najniższej wartości daje 1, potem dla kolejnej 2, dla jeszcze większej 3 i tak dalej. Ale musimy się liczyć z tym, że to nie jest uporządkowane też tak 1, 2, 3 w górę, bo jeżeli wiemy, że 206 jest najniższą, niekoniecznie pierwszą liczbą, to jemu zapisujemy jedynkę. Potem większą liczbą niż 206 jest 213 po przecinku, żadna inna, czyli dwójka jest dla tej liczby przypisana i niekoniecznie, jak mówiłam, to się układa jak dla x-ów 1, 2, 3 w górę. Potem trzecia liczba jest 214, potem 265 po przecinku i nadajemy rangi. Tylko zwróćcie uwagę, że nie zawsze układają one się tak dokładnie równo, że jest od 4 aż do 11 znowu.
jakieś tam powiedzmy małe zawirowania w kolejności nadawanych rang mogą się pojawić, ale nie muszą. I teraz, jeżeli nadane zostały rangi, czyli tak w cudzysłowie jak w szkole, oceny, za najniższą ocenę jedynka, za trochę większy, wyższy wynik to dwójka, aż do najwyższego wyniku. I teraz, jeżeli mam nadane rangi dla jednej zmiennej i dla drugiej zmiennej, mogę między nimi policzyć różnicę między rangami, czyli DI. Czy my policzymy różnicę rang na x-ach minus różnicę rangi na x-ie minus rangi na y-ku, czy na odwrót, nie robi nam to żadnej różnicy, bo i tak podniesione do kwadratu, zobaczymy te wartości podniesione do kwadratu dają nam tu wynik, wychodzi nam suma. To jest tak, jak zobaczycie, DI podniesione do kwadratu, każda z wartości podniesionych do kwadratu. Wtedy możemy podstawiać do naszego wzoru na współczynnik kolejnościowy rang Spearmana, czyli 6 razy i suma tych rang, tak jak tu widzicie, jest podpisane 4, 11 w mianowniku, 11 do kwadratu mamy wynik. Temat szybko się prawie zamyka, tylko musimy pamiętać o tym, że jeżeli jakaś liczba jest na przykład kilkukrotnie występuje, ale to my sobie może za chwilę to mówimy, dobra, skończmy to. Jeżeli współczynnik rang daje nam wynik dość wysoki, bo on zawsze jest w wartościach od minus 1 do 1, czyli brak wyniku prawie zerowy daje nam brak korelacji, tak jak przy współczynniku korelacji liniowej Pearsona, a wynik bliższy jedynce co do wartości bezwzględnej, to my będziemy mówić, że korelacja jest prawie pełna. Ta skala oczywiście, tak jak tu jest napisane, ona jest umowna. To znaczy, wy możecie mieć podział od 0 do 0,3, od 0,3 do 0,6 i od 0,6 do 1, gdzie ustalamy kolejne stopnie siły takiej korelacji rang Spearmana. I co my tutaj możemy na pewno dalej powiedzieć? Ano to, że ta miara pozwala na pewno ustalić zarówno i siłę, jak i kierunek zależności między cechami niemierzalnymi. Czyli jeżeli wynik jest tak, jak tu zobaczycie, 0,98, na pewno mogę stwierdzić, że wynik jest dodatni, a więc taka zależność raczej jest dodatnia. Czyli im wyższy eksport, tym wyższy import, albo im niższy eksport, tym niższy import. Czyli korelacja jest dokładnie o tym samym znaku te zmiany. Jeszcze dodatkowo, jeżeli wynik jest bardzo bliski 0 co do wartości bezwzględnej, czyli bez minusa i plusa biorąc pod uwagę, to korelacja jest niemal pełna. Jest to tak zwana miara symetryczna, czyli siła jest tak samo oznakowana, czy to z minusem, czy z plusem. Wartości, jak mówiłam, od 0 do 1 jest wartość bezwzględna, a normalnie jest od minus 1 do plus 1. I więc możemy stwierdzić, że między rangami x tej jednej cechy i drugiej x, czy rangami drugiej zmiennej, czyli y, jest bardzo wysoka. I dodatnia bym dodała do tego. Czyli oceny były w prawie w 100% zgodne. Ja na ten czas bym skończyła niby to omawianie tego zadania, ale musimy zwrócić uwagę na pewien szczególny przypadek, którym jest sytuacja, gdy mamy wartości naszych cech zmiennych mają wartości całkowite, a do tego jeszcze powtarzające się. Co wtedy robimy? Jeżeli 21 występuje dwukrotnie, a na przykład liczba 29 też więcej niż raz, co wtedy robimy? Problem polega na tym, na ustalaniu tych rang. Jeżeli na przykład 20 jest najniższą liczbą, to dla niej ustalamy rangę 1. Jeżeli teraz 21 występuje jako kolejna liczba, ale aż dwukrotnie, to gdyby to była liczba, dwie liczby o różnych wartościach, to byśmy nadali kolejne rangi 2 i 3. Ale w przypadku, gdy to jest dwie kolejne liczby są identyczne i byśmy nadali im, powtarzam, rangę 2 i 3, to każda z tych liczb, jeżeli jest dokładnie taka sama, dostaje rangę będącą średnią arytmetyczną z tych kolejnych rang. Czyli jeżeli 21 i 21 powinny mieć nadane rangi 2 i 3, a każde 21 jest tyle tak samo ważne, to 2 plus 3 dzielę przez 2 i mamy rangę po 2,5. Jest to bardzo ważne.
Jeżeli wykorzystaliśmy rangę drugą i trzecią, to kolejna liczba, która jest kolejna troszeczkę ciut wyższa od 21, a kolejna w szeregu, to będzie czwarta liczba, czyli miała to rangę 4 i 26 ma rangę piątą, czyli ostatnią, najwyższą. Teraz tak, w przypadku naszego zmiennej Y. Jeżeli teraz widzimy, że Y ma wartość najniższą 23, to jemu nadamy 1. Kolejną liczbą jest 24. Dostaje ta liczba rangę, czyli ocenę 2. Potem kolejną liczbą jest 28, jako kolejno za 24 i dostaje rangę kolejną, czyli 3. Ale w związku z tym, że zostają nam dwie ostatnie liczby, 29 i 29, i byłyby to liczby o czwarta i piąta, to w tym momencie nie mogę powiedzieć, że ta czwórka to na pewno ta liczba 29, to ona ma rangę 4, a ta ma 5, bo to jest dokładnie ten sam wynik. W tym momencie liczymy średnią arytmetyczną między tymi dwoma wynikami, czyli 4 plus 5 przez 2, mamy średnią arytmetyczną 4,5 i zarówno te 29, jak i te 29 dostają rangę 4,5. Ok, ja kończę omawianie tego zadania. Dalej byśmy oczywiście naturalnie musieli te różnice między sobą policzyć. Jeżeli posiadacie oczywiście jakiekolwiek zadania z przedmiotów ilościowych, ekonomicznych, jak najbardziej od razu możecie pisać na adres mailowy zadania@projektu.małpa.wp.pl. Tam załączajcie swoje zadania. Gdy będę tylko miała taką możliwość, na pewno do Was odpiszę. Staram się mailować na bieżąco. Ewentualnie wejdźcie na adres strony internetowej, którą tutaj podaję w nagłówku, czyli zadania.projekty.pl. Tam możecie znaleźć szczegóły zarówno o mnie, jak i o zakresie materiału, z którego mogę Wam udzielić pomocy. Także ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę sukcesów i cierpliwości, jak najwięcej rozwiązujcie zadań i komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, bo tylko wtedy będę wiedziała, że te filmy są Wam potrzebne, że sens je kolejne tworzyć. I wszystkie te możliwe filmy umieszczone są stałe na playlistach, także korzystajcie z nich i udostępniajcie filmy swoim znajomym. Pozdrawiam i życzę powodzenia i cierpliwości w nauce.